uns alle daran, dass wir uns kurz fassen, wenn wir etwas beitragen an der Konferenz, und ich will das selber jetzt auch tun. Ja chciałbym przypomnieć sobie i nam wszystkim, abyśmy w czasie rozważania Słowa Bożego, w czasie konferencji, krótko budowali zdania i krótko się wypowiadali. Wir haben in Vers 21 die Geduld Gottes. W wierszu 21 oglądamy cierpliwość Bożą. In Vers 22 und 23 das Gericht Gottes. W wierszach 22, 23 widzimy tu Sąd Boży. Es ist, wie die Brüder gesagt haben, ein unterschiedliches Gericht. Tak jak bracia powiedzieli, jest to różnorodny sąd. Das macht der letzte Satz von Vers 23 klar. Ostatnie zdanie z 23 wiersza to pokazuje. Ich werde jedem geben nach seinen Werken. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. Und das Gericht ist über zwei Dinge. Ten sąd jest dokonywany nad dwoma rzeczami. Erstens über die Werke und zweitens über die Beweggründe. Po pierwsze, sąd dotyczy uczynków, a po drugie dotyczy pobudek, w jakich zostały wykonane. Jest to bardzo ważna prawda, która tutaj jest nam pokazana. Er richtet die bösen Lehren und Werke. On sądzi te złe nauki, złe nauki i złe uczynki. Und er erforscht Nieren und Herz. I bada zarówno nerki, jak i serce. Das sind die inneren Beweggründe. Takie są wewnętrzne pobudki. Die Nieren sind da, um das Böse vom Guten zu trennen. Nerki są po to, aby zło oddzielać od dobrego. Und das Herz spricht von der Zuneigung zu Gott, zum Herrn Jesus. A serce wskazuje obrazowo na nasz związek z Bogiem i z Panem Jezusem. Das sind die beiden Tatsachen, die Gott berücksichtigt und behandelt im Gericht. To są te dwie rzeczy, które Bóg bierze pod uwagę, wykonując sąd. Wir sollten an einer Konferenz immer langsam weitergehen. I na konferencji zawsze powinniśmy pomału posuwać się do przodu. Und so kommen wir jetzt zu Vers 24. I dlatego przejdźmy teraz do wiersza 24. Zu einem Überrest in Thyatira. Dotyczący tej resztki z Thyatyry. Wie es zur Zeit Elias 7000 gegeben hat. Tak jak w czasach Elizeusza, Eliasza, 7 tysięcy wierzących zostało zachowanych, die vor dem Baal ihre Knie nicht gebeugt haben. Którzy nie ugięli swoich kolan przed Baalem. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Nie będę teraz wchodził na szczegóły. Sie werden nicht aufgefordert, dieses System zu renovieren oder gut zu machen, zu verbessern. Nie jesteśmy tu wzywani, aby ten system poddać renowacji, poprawie jakiejś. Sondern ihre Blicke werden auf das Kommen des Herrn gerichtet. Ale tutaj te spojrzenia nasze są skierowane na przyjście Pana. Das sind die zwei Hauptpunkte, die ich glaube zu sehen. In Bezug auf den Überrest. To są dwa punkty, które myślę, że związane są z przyjściem Pana, ponownym przyjściem.